Witam was w kolejnym odcinku z gry Destroy All Humans 2 Reprobed. Na samym wstępie chciałem przypomnieć łapka w górę, pisanie komentarzy oraz przycisku subskrybuj. Was to nic kosztuje, ale jest to pomoc w niedorozwoju kanału. No, jeżeli chcielibyście jeszcze wesprzeć mój kanał w sposób finansowy, zapraszam do opisu odcinka. Znajdziecie tam link do zrzutki.pl. Dobra. No, będzie na tyle ogłoszeń parafialnych, zatem rozpocznijmy tutaj kolejne zadanie z Freakiem. No, tej shot hippies. How's it hanging, Freak? Listen, I need a little more info. All right, but hurry it up, will you? You're making me nervous. No, ten głos troszeczkę nie pasuje do tych cycków, to znaczy do tych oczu, więc nie wiem, że on musi być naprawdę zjarany, żeby to mu się nie wydało dziwne. Chociaż, czy w tamtych czasach byli transi? Chyba to byli tylko drag queen, ale nie wiem. Dobra, niech powie, gdzie jest Bongwater, utnij sobie pogawędkę. Na razie sobie utnijmy pogawędkę. What would I be doing in a town full of squares and politicians? And I ain't never been to Nam neither. Nie powiedzie z Bongwater. Here's the thing. I found Bongwater, but he got away before I could ice him. Whoa. I don't know, man. You didn't tell me you were gonna get violent. You didn't ask. Smart hippie. Okay, okay. Maybe I've heard some things. He's gone underground and come up with a new plan to distribute his Revelade. Możemy zapytać o plan Bongwatera albo o kryjówkę. To zobaczmy nasze plany. What's that wacko up to now? Get this. Somehow he got his hands on a whole bunch of blimps. Blimps? What's he gonna do? Start a tire company? It's not what's on the outside, man. It's what's on the inside. Gas. He's gonna gas the whole city with Revelade. Wow, that's so wild it might just work. Dobra, przyjmijmy zadanie. Well, I'll tell you this. Bongwater's been drinking his own Revelade if he thinks his scheme's gonna work. Whatever. Hey, you coming to Jade's party? What? No, I'm gonna blow up Bongwater's blimps full of Revelade. Didn't you hear me? Easy, man. Mellow out. What am I doing talking to this creep? Sam nie wiem. Dobra, niech się zadanie załaduje. To będzie pierwsze zadanie tego dnia, czyli najpierw musimy pogadać z Poxem. Zobaczymy, co nam tutaj powie. To rzucimy okiem na tutaj na miasto. Jest tutaj troszeczkę, sporo jest to miasto, może jakoś cofnąć kamerę? Nie. Tutaj, nie można, tutaj triggery działają, tak? I trudno. Za razie pogadajmy z jego holografikiem, zobaczymy co on nam podpowie tutaj. Pox, we got a situation here. Bongwater must be drinking his own product. The Freak says he's planning to fumigate Bay City with giant blimps full of Revelade gas. Great galaxies! That's so moronic it just might work! So let's get flying, huh? I'm itching for some serious payback. Not so fast, my ultra-violent minion. My scan of the engine core has revealed some critical damage. Ah, crap. The good news is ancient Fioron landing beacons were left here eons ago during the war with the Martians. If you can find and activate one of those beacons, you'll be able to summon your saucer. Neat trick. And then I kick a little monkey ass. Okej, musimy teraz znaleźć starożytnie fiorańskie miejsca lądowań, które były stworzone podczas bitwy z Marsjanami. To się zaczyna robić trochę bardziej popierdzielone. Dobra, idźmy znaleźć jakiś i zobaczymy jak on wygląda. Tu chyba gdzieś... No, hipisi pełną gębą, kurde, dzieci kwiaty, zamiast kurczę jeździ na deskorolkach, to kurde miłość, pokój i jaranie zioła. Chyba tak wyglądały tamte czasy. I tak, co? Po środku parkingu kamień? I jak mamy to aktywować? Amuse thy languid Furon god, zap my idol with bolts of electricity. Attend the holy syllables of the great ark. Gdy wiera zaczyna pływać na czynnych wylędziach ark wodu, rodzi się święty płomień, każe tobie naładuj bożka za pomocą miotacza prądu. Dobra. A i mamy aktywowaną. Nie to, nie to. Dobra, rozpędajmy tutaj taneczną imprezę. Dobra. I możemy tu wezwać swój spodek. Oła. No sweat. It needs to be aired out every 5,000 parsecs or so. It appears the saucer took a hit. Or 12 on the way here. No, no, no. Don't say it. I'm afraid we can't possibly take off until the engine is repaired. Ah, man. Czyli co teraz będziemy zbierać? I've detected more data calls from the mothership nearby, containing repair parts. Get the saucer up and flying. Once you're in the air, you can blow up blimps to your heart's content. Okej, musimy to jest... I'll snatch up those repair pods and swing back to the saucer. Oh yeah, it's payback time. Musimy zebrać te... Zbiera kapsuły naprawcze jako żołnierz. Tu mamy żołnierza. Ale jakoś trzeba tutaj podpierdzielić ciało. No dobrze, ona wysoko skacze. What was that? Hey, what's that sound? Obecny kamuflaż prowokuje atak. Czysto, dobra. Pyk, zabieramy i mamy, dobra, jedną. To niby mamy dwie zebrane kapsuły naprawcze, dwie z trzech. Nie wiem jak to jest. Dobra, lecimy do kolejnego punktu. I tutaj mamy kolejne. Co to jest? Tutaj mamy kolejne te fiorańskie kurcze technologie. Obecnie kamuflaż spowoduje atak. Czemu? Cicho, kurę, co ty będziesz? Wygląda na to, że... I w ogóle co się stanie jak... Aha. Straciłem powłokę. Nie! Użyjmy kurczę mocy wolnej miłości. Kurde, ciężarówki kurde skaczą. Pyk, ma. I mamy. A. Mamy tutaj kolejnego... O, zbiera kapsuły naprawcze jako żołnierz, to mamy zrobione. I jeszcze dwie kapsuły naprawcze. Czemu wcześniej się one zaznaczyły dwie na raz? No, troszeczkę dziwne, ale nie przejmujmy się tym. Tutaj podejdziemy. Fajnie, że tą wolną miłość można używać w kamuflażu. To jest bardzo fajne. Damy radę stąd zabrać? A. Haha. Nikt nie zauważył, kurczę, żołnierza Supermana. Jejcyk. To też nie zauważył. Tylko czysto. Ciekawe, że tutaj ta powłoka się tak niszczy. Jestem ciekaw, czy to przez to, że my jesteśmy w hipku i on po prostu potem, nie wiem, dostaje obrażenia, zginie, nie wiem. Jest to dla jego organizmu męczące noszenie w sobie takiego małego zboka jak krypto. Nie wiem, nie mi to oceniać. Nie, że musimy się teraz jak najszybciej dostać do statku i spróbować go naprawić. Jako łanie był zakamuflowany. Right on. Time to boogie. Okej, no to wejdźmy na pokład. Poxam, Geoblender, nawigacyjny pokład Hollow Poxa, skórki spotka. Tu mamy różnego podpowiedzi, ale możemy tylko wejść do kokpitu na ten moment. Włączałem maskowanie. I odzyskajmy tu energię. Tu rzekomo, jeżeli... maskowanie, jeżeli wykończy się energia, to ono zostanie wyłączone i... Odsysanie, wyceluj spodek w dół, wysanie energii, dobra. Zniszcz składy z Revelade. Okej. Okej, tu mamy broń poblokowaną, mamy tylko próg śmierci dostępny na ten kurczę krótki moment i musimy jeszcze jako bonusowy objective rozwalić, z Reveladą. To chyba wszystkie zbiorniki kurczę przeciwpożarowe były zamienione na to. Dobra, rozwalmy przy okazji jeszcze te sterowce. I nie pozwól, aby nasycenie osiągnęło 100%. Nie powinno być to chyba zbyt trudne. I no chodźmy tu. Niestety nie mogę kurczę tak w jakiś fajny, płynny sposób tutaj kontrolować ruchy. Mogę tylko robić lewo, prawo i wznosić się oraz opadać statkiem. I nie jest to tak fajnie zrobione jak w poprzedniej części, że tam można było tak bardziej celować, ale idzie się przyzwyczaić i się to zrobić. Dobra, to tak, teraz tego. To jest, wiecie, tego kwestia nauki, jak te podstaw, jak to ma latać, człowiek to ogarnie i nie będzie tak źle. Okej, skoro zajęliśmy się Reveladą, musimy się zająć dostawcą. Dobra, doskonale. Grass for all. Terroryści atakują sterowce. Trawa dla wszystkich, mówi zatrzymanych i PiS. Wcześniej byli komuniści, a teraz kurde hipisi. Sirb Master V8. Opróżniaj ludzi. Wydobywaj tylko Wydobywaj tylko DNA do Geoblendera. Zawsze dostępny w spotku. Tylko wydobywa DNA do Geoblendera. Okej. I co? Dobra, wejdźmy sobie do spotka. Zobaczmy, jakie mamy teraz tutaj opcje. Dobra. Do lewej. Możemy sobie zobaczyć, zmienić skórki. Nie. Nie te święta. No, nie powiem, ale sobie weźmiemy. Na razie trochę pogramy na standardowych. Geoblender, wybierz umiejętność psioniczną do ulepszenia. Zablokowane umiejętności są niedostępne. Graj dalej, aby je odblokować. Zbieraj konkretne kombinacje ludzkich okazów. Skalibruj Sirb Mastera V8, śledząc kolekcję w danym miejscu, a potem używaj go na wymaganych ludziach. Czyli muszę tutaj tak, śledź postępowanie w gromadzeniu kolekcji we wszystkich miejscach, gdy już pozyskasz wszystkich wymaganych ludzi, będzie można wydobyć ich DNA i połączyć je metodą naukową. No dobra, po połączeniu odpowiedniej umiejętności psioniczne aktywują się automatycznie, blokując kolejny dostępny etap ulepszeń. Niektórzy ludzie są rzadziej niż inni. Użyj swojej kolekcji najpierw tam, gdzie przyniesie ona największy efekt. No to będziemy musieli, dobra, włączyć sobie śledzenie receptury. Mamy to włączone czy nie, bo to tak żadnego potwierdzenia nie mamy. Ci tu wolną miłość, tutaj jeszcze nie mamy. Dobra. Czyli wejdźmy do spotka. I tu jest lądowanie. I jak się tutaj... A! Promień śmierci, pole i Sirblender. Fajnie to wygląda. A, nie mogę być zakamuflowany i równocześnie kraść ludzi. Wow! O kurde! Oj, Jezu! O matko święto, żono, kochanko! Ile kurę zgarnąłem tutaj na raz. Żołnierze to chwila, moment się uzupełnili. Dobra, musimy jeszcze zgarnąć hipisów i policjantów. Kurde, mam wrażenie, że problemem będą policjanci. Na razie zgarnijmy tutaj wszystkich... wszystko co leci. Chwilowo. I pisów mamy. Dobra, teraz polowanie na policjantów. Chyba dalej po prostu będę latał tak jak latam. Chociaż... A nie, policjantów przecież mam na mapie. I tutaj? Tak. I mamy chyba wszystkich. Dobra. Zróbmy się niewidzialni. I wylądujmy sobie. I teraz Geoblendera. Mamy tutaj 100% zrobione. I możemy przytrzymać i mieszaj. Zwiększ siłę. Małe i średnie nieożywione przedmioty zostają wyrzucone z większą prędkością i zadają większe obrażenia przy uderzeniu. Okej. A, i tutaj muszę zrobić tak. Agenci KGB, gliniarze, żołnierze. I tutaj też mam... Aha, to tutaj... Aha, czyli mogę sobie tylko naraz zrobić tylko jedno do śledzenia. Czyli co teraz? Agenci KGB i hipisie. Dobra, ja sobie to pozbieram. I zaraz wracamy. I mieszamy... Narzucacz fal mózgowych z Woodstock. C tańczą dłużej i wydłuża czas trwania tańca ludzi przed rozpoczęciem imprezy. Dobra, mamy wszystko zrobione. Oprócz 20 agentów KGB nie mam pojęcia skąd ich pozyskać. Tutaj nie mamy na razie dostępne, resztę mi się udało pozbierać, więc będziemy musieli to zrobić. Ja będziemy mieli możliwość. Co to jest w ogóle tutaj u Poxa? Wybierz odblokowane broń. Wybierz odblokowane broń albo elementy wyposażenia, aby je ulepszyć. Graj dalej odblokować kolejne rodzaje broni lub wyposażenia. Wybierz moduł do ulepszenia. Odblokowane ulepszenia na końcu każdego rzędu wymagają reaktorów Furoteku. Każde ulepszenie zapewnia inne korzyści. Przeczytaj ich opis. Pierwsze ulepszenia wymagają ogni Furoteku. Ostatnie ulepszenia w każdym rzędzie wymagają znacznie rzadszych reaktorów Furoteku. Ze wszystkich ulepszeń można uzyskać zwrot w wysokości wszystkich wydanych zasobów Furoteku. Zbieraj DNA, ekstrahując i gromadząc ludzkie mózgi. I teraz mi mówią o DNA. Jak ja mam pozyskiwać DNA? Dobra. Mamy tutaj tak. Tutaj mamy miotacz prądu. Zwiększa liczbę wielokrotnych trafień. Wyładowanie przeskakuje na kilka kolejnych celów. Pierwszy z nich otrzymuje największe obrażenia. Strzelaj dłużej. Zwiększaj pojemność akumulatora miotacza prądu. I chyba to od tego zaczniemy. Co mamy tutaj jeszcze? Mamy tarczę spotka, promień śmierci, rozrzucacz. Mamy jeszcze tarczę, odskok. Ale ja bym tutaj zaczął od tego. Dobra, zaakceptujmy to. Halo, nie mamy DNA. A jak ja mam pozyskać DNA? O. Mózg? I plus 5 i... No dobra, tutaj mamy możliwość ekstrakcji. I co, mam jeszcze chodzić po ulicy i po prostu ekstrahować z nich? Ekstraktować? Trochę to takie... dziwne. No nic, wypróbujmy tą naszą nową zabawkę. Okej, trochę jest za słaba. Dawaj. Ła. Ła. Whoa, ooh. Oła, 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 to boli, to boli, to boli, to boli. Ale może strzelmy w nich wieczną miłością, wolną miłością, przepraszam. Wbrew pozorom to jest bardzo dobra broń. Nawet jeżeli nie wywołamy imprezki, oni tak są osłabieni, jak to się mówi, obezwładnieni chwilowo, przynajmniej tych, na których się patrzymy. I można sobie spokojnie tutaj mózgi pobierać. Ciekawy pomysł. Dobra, ej, dobra. Wróćmy sobie tutaj. Weźmy do Poxama i mamy 105 na 50 wymaganych. Dobra, jak to chcę. I to też chcę. Mamy te dwa ulepszenia kupione, więc możemy je wypróbować. Już nam broń dużo strzela. Już zamiast tu mamy 140 naładowania. Dobra, powinno się to przydać. Dobra, wróćmy na razie i tak nie mamy, no nie mamy więcej tej ogni Furoteku, więc... Dobra, musimy dojść tam. Ała, zostawcie mnie, jestem tylko jednym małym Fioronkiem, co wy ode mnie chcecie? A, i tutaj na B mamy ten ślizg, który nie wiem, czy jeżeli oglądaliście pierwszą część tej gry u mnie na kanale, to no, trzeba było odblokować, bo on był taki fajny, nieskończony, a wcześniej to był po prostu tylko odskok. Dobra, mamy. Dawaj ciało. Dawaj ciało, kobieto. The alien who probed me. Kosmita, który mnie sądował. Dobra, zapytaj o Bongwatera. When you're packing a new Ferrari, you don't want it gathering dust in the garage. You know what I'm saying? Not really. And Bongwater, what can I say, man? Nobody's seen the dude. Well, nobody's at Prudence, I guess. Zapytaj o Prudence. Who's Prudence? Is insurance broker? Ah, dear Prudence. No, she's Bongwater's new protege. Kind of a revolutionista in training. Anybody knows where Bongwater's at? It'd be Prudence. It sounds like a real firecracker. Maybe I should introduce myself. Dobra, przyjmijmy misję. I'm off to introduce myself to Prudence. See if I can convince her to give up Bongwater. No i... okej. Dobra, i mamy użyć skanera mózgowego, aby namierzyć Prudence. Dobra. No co to? No, piosenka do szafy grającej. Ciekawe. I wonder if Prudence is still out at the park. Man, she makes my head swim. Even when I'm not stoned. Beczka z Reveladą. Oła. To jest aż tak szkoda. O matko. Jaka psychodela. Last thing I need is Prudence Kane's rich publisher daddy calling up the chief and chewing my ass out. Dobra, mamy ją tutaj i... To się nazywa darmowe ćpanko. Uuu, jak po LSD. Dobra, przytrzymaj, aby z nią pogadać. Brothers and sisters, children of the revolution, this is the dawning of the age of aquariums. My name is Prudence Kane. Like me, many of you joined the American Liberation Front as a way of getting back at your rich suburban parents for subjecting you to an adolescence of obscene luxury. Zagroź się pisem, zapytaj, gdzie jest Bongwater, odejdź. Zagroźmy im. Okay, simians, here's the deal. You give me Coyote Bongwater, or I toast me up some hippie s'mores. Capiche? Whoa! We got a narc over here! Hey, narc! Why don't you just go back to Narc Central and narc around with the other narcs, you narc? Ouch! That stings. Just the sort of response I'd expect from a narc. Zacznij bójkę, przeproś Prudence. No dobra, przeprośmy ją. You know what? You're right. I'm sorry. I must have mistaken me for someone else. Please go on. Well, that's more like it. I accept your apology. Come by my tent later and I'll do you. Now then, where was I? Look, Princess, we ain't here for the opening act. Where's Coyote Bongwater? Sadly, our leader, Coyote Bongwater, cannot be with us today because he is setting in motion a grand design to transform this entire city into a countercultural utopia. Bay City is about to become one big, happy commune. Suck on that, Daddy. Okej, to było dziwne. Obraź Bongwater, zapytaj o plan Bongwatera. Na się raczej sama wygadam, więc zapytaj mojej plan. Znaczy o jego plan. So what's Bongwater up to this time? So how can Coyote Bongwater possibly free the minds of a whole city the same way he freed our minds with Revelade? How did I know that was coming? Bierz psy na Reveladzie, zapytaj gdzie jest Revelade. Zapytajmy raczej o nią. Sounds yummy to the tummy. So where do I get me some? That's the best part. Our brothers and sisters are about to deliver the final batch of Revelade to our leader, Coyote Bongwater. He's gonna pour it into the bay. Soon the masses are gonna be begging us to lead them in revolution. I zniszczyć ciężarówki z Reveladą. Those Revelade trucks could be a serious pain in my ass, and I haven't blown anything up for at least 10 minutes. Much like a figurative transforming robot, there's more to this than meets the eye. This Revelade isn't a coincidence, it's an attack. Dobra, użyj materiałów wybuchowych. A, to jest materiał wybuchowy. Okej. Nie, nie udało się. Mamy tu jeszcze jakieś skrzynki? Okej. Zatrzymaj ciężarówki Revelady. Użyjmy tego. Pisk, utrzymaj się do ładowania. Okej. Więc... Okej. Bye bye. Jeżeli dobrze poszło, tak. Dobra, to mamy teraz tutorial, jak się używa tego. Szkoda, że trzeba tutaj, żeby z tego dobrze korzystać, trzeba taki dziwny chwyt mieć na padzie, ale damy sobie radę. Śmiesznie to wygląda. Zabij żołnierzy ich własnymi rakietami, zniszcz ostatnie ciężarówki z Revelade. Takie dziwny hipisowski ogórek z dziwnym... Dlaczego on jest różowy? Dlaczego to działko jest takie różowe? Bye bye. Dobra, szczeroć. Okej. A, nie trafiłem. No, dawać. Premia plus 1 i... Aha, czyli tylko jednego musieliśmy. Jedź, popływaj. To mamy ułatwienie. Są tutaj te... beczki... wybuchowe, dobra. A jakbym to złapał? Rzucił w to? Ładnie się skumulowało. Somebody take the yellow one. I am. I ostatnia ciężarówka. Tam są jeszcze dwie. Oła, prawie wypadłem. No ja sobie tam spokojnie poczekam. Bye bye. I resztę posmażymy, to ostatnia? Nie, tu mam jeszcze jedną. Ej, krypto, wskakuj. Oła, ale dostałem. Dobra, dojdź do kierowki Bongwatera, do starego fortu na wzgórzu. Dobra, dawaj mi ciało. Czysto, dobra. Poskanujmy tutaj umysły. A good villain always has an underground lair. On a totally unrelated subject, I wonder where Coyote Bongwater's living these days. When your college boy tells me to put out for the good of the revolution, I swear to God I'm gonna kick his ass. Dobra, tu mamy... Co? Tu musimy ten cel przeskanować. A good villain always has an underground lair. On a totally unrelated subject. I wonder where Coyote Bongwater's living these days. Tylko czemu ci żołnierze mnie atakują? Nie wiem czemu. Dobra. Promolić to. I tu mam to miejsce. Ciekawe to miejsce. Coś tu nieźle przyćpał. Fight war. Gdzie my jesteśmy? Wow. Jakie halucynacje. Uchyl się przed kulą. Dobra, a jak się mam uchylić? Tutaj mamy. O matko święta. No, szczeluj, szczeluj. No i jak ja mam się uchylić przed twoją kulą, jak ty do mnie facet nie walisz? A, to jeszcze mam go zabić wiele razy. Okej. Dobra, to się nie udało. Jak ja mam się uchylić przed jego kulą? I gdzie on teraz jest? Pięta. Podłoga to lawa. Że tak grzybowo. Matko święta. Tylko tej muzyki nawet nie ma. Już troszeczkę dziwne, to jest takie trochę nienaturalne. I mamy cię. Ała. No dawaj, faza, strzel we mnie. Dobra, zostało mu ostatnie życie. Chyba. I spróbujmy się uchylić. No i co, nie trafił mnie. A, dobra, teraz się udało. No trzeba było, żeby on nie trafił w włos. Ale to już nie uciekniesz. Agent Orangeov, come in. I failed. You'll have to start the revolution without me. Yet? But... This city is useless to us now. I mean, have you seen these people? They make the students in Prague look like a meeting of the Politburo. We shall destroy this degenerate city and return to the Soviet Union with the spacecraft fragments we have managed to retrieve. But what about freeing America from the tyranny of capitalist consumerism? Do not despair, comrade. The party will long remember your efforts to cripple your decadent nation. You shall not have died in vain, or in shall out. But... no! No! I wanted to save America, not destroy it! Oh, man! What have I done? Excuse me. Sometimes it's kinder just to put them down. Okej, dobra. Zobaczmy sobie, co tutaj mamy, co to nam odblokuje. Już wiem. Ta animacja tej broni jest zarąbista. Dobra, przytrzymaj, aby podpalaj ludzi bez lub dematerializuj ich użyć. Użycie wymaga amunicji, transmorfikuj, aby zupełnić amunicję, czy używając niebieskiego. Zamówić amunicję do dezintegratora. To możemy teraz używać transmogryfacji i... które... No teraz to mamy szansę. Dobra, musimy opuścić obszar. Zrobimy to w trybie przyspieszonym. I mamy zakończone zadanie. Dobra. Będziemy to już dzisiaj kończyć ten odcinek, trochę i tak się zrobił przedłużony. No, mamy tutaj chyba zrobione wszystkie dodatkowe zadania, więc mamy tutaj ogniwo Furoteku, 2 reaktory Furoteku. I sobie zobaczmy tylko outro. Dobra, na dzisiaj, no to tak jak mówiłem wcześniej, zakończymy zatem. Dziękuję bardzo za waszą uwagę. Zapraszam do pisania komentarzy i dawania pod górę, aby wzmocnić mnie do naszej pracy. A jeżeli jesteś nowy na kanale i podobają ci się moje wypociny, zapraszam do pozostawienia subskrypcji i kliknięcia w dzwoneczek. Na dzisiaj to już będzie wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.